Właśnie średnio go zrozumiałem. Poważniej to mówię, nie troluję. Nie, jesteś, nie, tak nie możesz mówić, stary. Ale nie ofensywnie, w sensie serio go średnio zrozumiałem. To co ci powiedział mniej więcej? No zaczepił mnie, mówi do mnie na zasadzie: ty chłopie, niezłą dwubiegunówkę odbywałeś. A mówię, to znaczy? Nie rozumiem. No coś mówiłeś o mnie, coś tam. Ja mówię, ale o co ci chodzi? Coś tam przekręciłeś moje słowa, dwubiegunówkę zajebałeś. Mówię, nie wiem, pokaż mi szota czy coś, bo ja nie mam pojęcia, o czym to mnie mówisz. On mnie mówi, pytam się go o ten twój filmik stary z Vana, coś takiego? On na mnie patrzy, mówi, że nie. I ten jego brat coś podszedł. Ten Alberto mówi, nie, że spokojnie, spokojnie. Może cię chcieli bić, stary. I coś tam mówi do mnie, coś na zasadzie. Właśnie nie wiem, wiesz? Nie wiem, czy zagadał humorystycznie, czy nie zrozumiałem tego. Naprawdę, nawet nie zrozumiałem intencji. Totalnie byłem tam na zasadzie. Nie wiem, o czym rozmawiamy. I mówi do mnie: mów co chcesz, coś tam ja ci nie będę zabraniał. Mówię, że no, tylko nie wyzywaj. A ja mówię: nie no, no wiesz, no, będę mówić, co będę chciał, nie? I on mówi do mnie, że ten. No, najwyżej się zobaczymy. Ja mówię: no spoko. I. Że wy się zobaczycie? Ta, coś takiego. A on mówi, że no spoko. A co, No i pierdolnięty się jakiś jest, rozeszliśmy. kurwa, że ten? Ale ja nie Że wiem. ludzi, kurwa, kim on, kurwa, jest? Ale ja nie wiem, czy on to mówił na zasadzie zajebie ci, Stary, czy na zasadzie sobie. jutro ci kupuję gaz na niedźwiedzie, nie? Czy na zasadzie takiego zagadania humorystycznego, bo serio nie potrafiłem intencji odczytać. Byłem po trzech drinach i tak patrzę, kurwa, ja nie wiem, o co chodzi. Więc jakbyś mnie zapytał, czy to miało negatywny wydźwięk, czy neutralny, to bym ci nie potrafił odpowiedzieć, tak z ręką na sercu. A powiedziałeś mu, że mnie znasz? Nie, no, nie chciałem się poływać na gangsterów, nie? Nie no, stary, ale nie po to się znamy, żebyś nie miał tej możliwości, nie? No niby racja, ale to ja zawsze czekam na Dobra, stary, oferty. następnym razem dam ci koszulkę Sicarios i tyle. No ale ty trochę jesteś taką. Byłem w Sicarios, wiesz? Ale ty trochę jesteś taką jak odpowiednikiem broni atomowej. No ciebie się w ostateczności używa, jak już jesteś zagrożony. To prawda. No właśnie. No natomiast nie mogę powiedzieć, że miał negatywne intencje, bo ja z ręką na sercu nie potrafiłem ich odczytać. Czyli chcesz powiedzieć, że tyle lat w Polsce nadal nie potrafi się wysłowić, tak? Znaczy. No nie wiedziałem, o co mu chodzi po prostu. A on wiedział? No chyba wiedział, ale no. Serio, nie wiedziałem, o co chodzi. Po co go mówię, bo ja nie mam problemu z kimś Stary, rozmawiać. musisz. Nie może być na niedźwiedzie, stary, on jest gorylem. No wiem. Mówił, że jest wielki, nie? Ale nie wiedziałem, o co chodzi, mówię, pokaż szota, nie? No. Pokaż To szota. pogadamy, nie? Bo serio, no nie wiem, o co ci chodzi. Wyskakuj z Coś szota. ty kurwa napisał! Kto? Nie no, kurwa, to z rasizmem zajechał. Pytał, czy jestem doktorem Dolittle, że rozmawiałem z Nie Alberto. No no, nie no, kurwa! No kurwa, nie piszcie stary. takich rzeczy. Nie piszcie takich rzeczy, bo to kurwa jest nie ten. Mega brzydkie to jest. Wszystko czarny humor, wszystko rozumiem, ale kurwa nie rasizm. Bo to naprawdę, kurwa, wydaje mi się, że już nie jesteśmy na tym etapie, kurwa, jako kraj, żeby być rasistowskimi śmieciami, tak mi się wydaje. No właśnie, bardzo brzydkie zachowanie. Potem wy sobie śmieszkujecie, a ja pierdolę obskoczę. No właśnie. No więc, nie, to koniec tematu. Podsumowując, nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, czyli w sensie, czy to były negatywne emocje z jego strony, czy neutralne, nie wiem. Ale jest mi to obojętne, tak, Ale ja trochę. z Józefem miałem coś podobnego, stary. Tak? Jak byłem na tym. Mi kiedyś Kaniowski powiedział, że podszedł do niego Józef, chuj wie kiedy, ale że przed pierwszym Heiligiem i się go zapytał, czemu ten Nitro, kurwa, go wyzywa, czy coś takiego? Ja mówię, ty, kurwa, Kaniowski, ale. Znaczy Mateusz, nie? Mówię, ty, kurwa, stary, nie wiem, o chuj tu chodzi, nie? On mówi, nie, no, bo podszedł wkurwiony i wiesz, i się mnie pyta. A że on nie wiedział. A ja mówię, stary, wiesz co? No, nie wiem, bo. A! Ja mówię, stary, totalnie nie wiem, o co chodzi, bo to było wtedy, co się Bibić pojawił, właśnie bracia Bratan, i mówię, wiesz co? No, ja akurat chyba propsowałem. Nie, więc no nie wiem, może coś się kurwa tam wiesz, może coś się tam odjebało takiego, że jakaś miskomunikacja, nie? Ale mówię, tary, mam wyjebany, nie? Nic złego nie zrobiłem, więc ten, ja też ci się nie będę tłumaczył, zresztą na chuj mam ci się tłumaczyć. I jakby pierwszy Heilig, ja sobie tam stałem z tym, z Bibiczem, z Malikiem, coś sobie tam gadamy, i ten, idzie tak Joseph na mnie i mówi, tam nie zrozumiałem? Bo wiesz, coś tam krzyczał z daleka. Podszedł i mówi, nie no, że coś tam żarty, że spokojnie, nie? Ale totalnie stary, nie wiedziałem, what the fuck. Ale potem się z nim pogadamy normalnie, nie? No ja mówię, ja nie wiem, nie potrafiłem intencji odczytać, bo autentycznie nie zrozumiałem. I nie mówię tego prześmiewczo, no z ręką na sercu nie zrozumiałem. Natomiast no ja, niezależnie od tego, czy intencje były pozytywne, czy negatywne, mój stosunek się nie zmieni. Ja nie jestem dziwką, żeby grać pod cudze A dyktando. co myślisz o nim? Znaczy, Jak ja się nie nie zmieni, myślę. to że co, że go nie lubisz nadal, czy go lubisz nadal, czy. Że Alberto? No? A kiedy powiedziałem, że go nie lubię? No nie wiem, no właśnie się pytam, czy go lubisz, czy go nie lubisz, bo mówisz, że się twoje zdanie nie zmieni, więc Bo a nie znam zdania. moje podejście się zmieni. Aha, Podejście okej. odnośnie tego, co mi można mówić, czego mi nie można mówić. Nie no, Rafciu, tobie nie można nic mówić, bo miałeś bluzę Sicarios. No ja wiem, ale. Znaczy, nie, no ja nie podchodzę do niego zero-jedynkowo. No ja nigdy nie powiedziałem. Nie wiem, są rzeczy, które mi się podobają, i są rzeczy, które mi się nie podobają, już co chodzi. Nie wiem, spróbowałem.
jego nutę La Manga na przykład, ale skrytykowałem jego komentarz odnośnie muzyki Sentino na przykład. No, no wiesz, on zależy od tego, co powie, to albo coś mi się podoba, albo mi się to nie podoba. Tak samo jak z innymi ludźmi, nie? Jedyną osobą, której żadne zachowanie mi się kurwa autentycznie nie podoba, to jest chyba Queen of the Black. No tak. Ale odnośnie innych ludzi, no to ja się wypowiadam w sposób różnoraki. O, miałem też rozmowę z jedną z osób z fejmu, bo na Highligu był. Ale zawodnik czy kto? Nie, nie, to jest odpowiedzialny za rzeczy Inside. I też mnie pytał na przykład, czemu się wypowiadam negatywnie na temat federacji. Ja mówię, stary, no ale nie wypowiadam się negatywnie. Ja po prostu, dlaczego ludzie nie zauważają rzeczy pozytywnych, które mówię, tylko widzą tylko te negatywne. Coś mi się nie podoba, to to krytykuję. Ale coś mi się podoba, to to korpsuję. I tyle. Ale nie było na zasadzie przypinka, masz tak nie mówić, tylko pytanie, dlaczego to robię po prostu, nie? Nie było tam złej kwi ze strony tej osoby, która to pytała. A jego imię się zaczyna na A? Tak. Okej, dobra, czaję. No, on w porządku jest, ja go lubię. No, nie pogadałem, to się bardzo w porządku wydawał, no. Bardzo, bardzo, bardzo spoko gość się wydawał. Wydaje się być takim... Znaczy, wydaje się być dobrym człowiekiem. Tak, on też jest... On akurat w fejmie pochodzi z innej puli genetycznej, kurwa, niż większość ludzi tam. A nie musicie wyzywać, ja mówię, ja nie wiem, czy tam była zła krew, czy nie, bo naprawdę go nie zrozumiałem, no nie wiem, ale ci to obojętne. Mi też to jest stare obojętne, ale pamiętaj, że z bratem zarabiam papier, jak coś to ja ci zrobi. Z bratem zarabiam papier, jak live'a odpalamy. Stary, pamiętaj, że w razie czego pójdę za tobą w ogień. No dobra, to ja następnym razem z tobą do oktagonu pójdę. Kurwa. Widzowie, w końcu wygram. Nie beka, jakbyśmy we dwójkę przegrali na kogoś. Podejrzewam, że to by się to skończyło. No jest taka, kurwa, jest taka szansa. Podejrzewam, że moja kolejna walka na razie tak skończy. Że przegrasz? Tak. Czemu? Tak mi się...